Volkswagen Golf 6, wersja Variant Kombi, 2011 rocznik. Problem: zacięta klapa bagażnika. Nie otwiera się klapa bagażnika. W tym celu należy otworzyć tylną kanapę. I tam w bagażniku jest 2 IH. Ja już tu grzebałem. To jest przykryte taką zatyczką. Prawda? Tą zatyczkę się wyjmuje i tam wewnątrz jest taka wajcha. I proszę bardzo, jest otwarte. Trzeba coś podłożyć, bo się zatrzaśnie. W klapie bagażnika tu trzeba wykręcić śrubeczkę. I tu. I do tej pory mamy takie elementy. Zatyczka, 2 małe zatyczki pod śrubki. Plastiku w tylnej klapie. Teraz trzeba tu chwycić i tu i rozepchnąć to. W ten sposób trzeba odwalić. Uwaga, nie ma potrzeby zrywania całego plastika. Może się to okazać, że tam się coś urwie. Wystarczy tylko tyle. To są takie specjalne blaszki, zaczepy. I wystarczy tylko odgiąć ten plastik od klapy. Tu trzeba odkręcić 2 śruby torksem. W moim zestawie największy torks to jest 40. On wydaje mi się, że za mały, ale daje radę dokręcić. Taki zestaw narzędziowy potrzebny do odkręcenia śruby. Taki zestawik. Ja już nie będę kręcił odkręcania, bo za ciężko. Śruby wykręcone, teraz trzeba wyciągnąć zamek. Zamek łatwo wychodzi. O, w ten sposób. Tutaj jest wtyczka, ja ją wcześniej odpiąłem, żeby się klapa nie otwierała. Proszę bardzo, to jest wtyczuszka. Zamek oryginalny. Niestety próba naprawy tego zamka się nie udała. Zamek ma urwane kółeczko. Lepiej wymienić na nowy. Koszt nowego zamka 50 zł 60 z przesyłką z Allegro. Nowy zamek i stary, tu jest nowiutki. Dźwignia do otwierania w razie awarii. Tu jest zamek zatrzaskujący się. Działa to w ten sposób. I dźwignia. Zamek nie jest zbyt dobry, jest dobrej jakości, ale ma jedno kółko plastikowe wstawione, które wytrzymuje 4-5 lat i ono pęka i zamek jest do wymiany. To chyba specjalnie zrobiona taka słabsza część, żeby wymieniać część. Teraz będzie montaż. W pierwszej kolejności do gniazdka wpychamy wtyczkę. Proszę bardzo, wtyczka jest wpięta do zameczka. Charakterystyczną cechą, jeżeli wypniemy tą wtyczkę, tam są 2 przewody. Jeden przewód odpala lampkę, jeżeli zamek jest otwarty w bagażniku, a drugi przewód odcina napęd poprzez wyłącznik, odcina napęd silniczka otwierającego ten zamek. Proszę, teraz się pali lampeczka, bo zamek jest otwarty. I należy odgiąć. Nie jest ciężko robić to jedną ręką. Należy odgiąć. Muszę się wyłączyć. Zamek już jest przykręcony, aczkolwiek widzę, że plastik na zamku oryginalnym jest troszkę większy, dłuższy. Ma taką osłonę i tutaj przesłania tą część. Teraz jest taka dziura, ale to chyba niczym nie przeszkadza. Zamek na tych śrubach ma trochę luzu. Przesunięcie zamka troszkę do dołu powoduje, że klapa bagażnika będzie się lżej zatrzaskiwać. Trzyma. Elegancko. Teraz trzeba plastik wcisnąć do klapy. Krok po kroku takie trzaski się odbywają. Zatrzaski. I tam niżej też sprawdzić wszystkie, całą klapę ponagniatać, pozatrzaskiwać. I po robocze, tu trzeba kręcić śruby i zaślepki. Do wkręcenia tych śrubek potrzebny jest torks 15. Śruby wkręcone, proszę bardzo.
chyba klapa bagażnika. Zamek przykręcony. Montaż ze ślepek. Włożyć i pyk. I zamknięte. Druga strona tak samo. I pyk zamknięte. Walka widoczna. Działa. No i zaślepka. Wkładamy ją w ten sposób i domknąć. Tu wajcha jest widoczna. Ona chodzi. Zaślepkę montujemy tak. Domknąć od góry. I po robocie. No i jeszcze próba z pilota. Zamknięte. Otwieramy bagażnik. Odpalił. Czyli idzie elegancko. Dobrze. To tyle. Pozdrawiam.